Ależ to jego cross jest dzisiaj piękne. Podwyższone nadwozie, modowy samochód. Nie wiem, czy wiecie, ale ponad 60% Polaków dzisiaj, kupując nowy samochód, wybiera tego typu crossoverowe nadwozie. No ale co jeśli chciałeś kupić klasycznego miejskiego hatchbacka typu Yaris? Do tej pory musiałeś mieć w portfelu przynajmniej około 77 tysięcy złotych, ale jest nowa oferta limitowana. W tej ofercie jest także dostępny Yaris. Zaraz wejdę do salonu Toyoty i zapytam Piotrka, o co w tej ofercie chodzi. Piotrze, w ofercie limitowanej Toyoty pojawia się Yaris i to z podstawowym silnikiem litrowym. Przecież tego auta nie można było kupić od miesięcy. Nie można było kupić od ponad 3 miesięcy. Nie mieliśmy w ofercie już ani jednej sztuki Toyoty Yaris z silnikiem 1.0. To oczywiście budziło frustrację osób chcących posiadać trochę tańszego Yarisa. No dobrze, ale czy dzisiaj w czasach, kiedy Toyota głównie sprzedaje hybrydy, jest w ofercie miejsce dla takiego benzynowego Yarisa? Robert, oczywiście. Połowa ze sprzedawanych samochodów to właśnie wersje z tym klasycznym silnikiem benzynowym. Silnik 1.0 pozwala nam zaoferować atrakcyjną cenę, ale pula jest limitowana. Do końca września tego roku samochody są produkowane, a potem oczywiście w związku z normami emisji spalin produkcja zostaje definitywnie zakończona. Nasz przydział samochodów na Polskę został już dawno wyczerpany, ale musieliśmy poszukać, pokombinować. Udało się pozyskać samochody z innego rynku, które są już wyprodukowane, są gotowe do sprzedaży, możemy je wydawać od ręki. I to tak naprawdę ostatni moment na zakup takiego samochodu, ponieważ niebawem cenniki otworzy wersja z silnikiem 1.5, co oznacza, że automatycznie będzie drożej. Piotrze, to jakie mamy wersje tego limitowanego Yarisa? W specjalnej ofercie szczęśliwie udało nam się pozyskać obie wersje zarezerwowane dla Yarisa 1.0, czyli wersję Active oraz Comfort. W standardzie otrzymujesz m.in. 7-calowy centralny wyświetlacz z możliwością przerzucenia aplikacji z telefonu poprzez Android Auto czy Apple CarPlay, podgrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycznie regulowane, multifunkcyjna kierownica, regulacja wysokości fotela kierowcy pasażera, czy też LEDy do jazdy dziennej i w kloszach tylnych lamp. Systemy bezpieczeństwa utrzymają Cię w pasie jezdni, zareagują, zminimalizują ryzyko zdarzenia z rowerzystą, z pieszym, czy z samochodem poprzedzającym, który nagle się zatrzyma, a na autostradzie auto będzie utrzymywało prędkość dzięki adaptacyjnemu tempomatowi i reagowało na to, co się dzieje. Za takiego Yarisa zapłacisz 72 900 zł. No dobrze, a w tej wyższej wersji komfort co mamy? Wyższa wersja komfort to tylko 1000 zł dopłaty. Mamy kamerę cofania, światła przeciwmgielne, między innymi czujniki deszczu. Ale nie obawiasz się, że ta oferta dla Yarisa zatrzyma nam sprzedaż Aygo Crossa? Robert, nie ma takiej obawy. To jest oferta przygotowana dla kompletnie innych klientów. Dla klientów, którzy chcą mieć niewielkiego miejskiego hatchbacka, ale jednak o trochę wyższych walorach użytkowych. Z praktycznego punktu widzenia Toyota Yaris oferuje nam nieco więcej miejsca na tylnej kanapie i pojemniejszy bagażnik. No dobrze, ale nadal kiedy chcemy przesiąść się z Aygo Cross do Yarisa, to musimy dopłacić te 6 tysięcy złotych. No i tu mam dla Ciebie niespodziankę, ponieważ do tej oferty przygotowaliśmy specjalne raty leasingu konsumenckiego Kinto One, gdzie za Yarisa zapłacisz w wersji Comfort miesięcznie o 13 zł mniej niż za Toyota Aygo Cross. No to mnie zaskoczyłeś. Jak to możliwe, że większy samochód miesięcznie kosztuje w racie mniej niż mniejszy? W naszym finansowaniu jest to możliwe z powodu niższej utraty wartości auta. Toyota Yaris bardzo dobrze trzyma swoją wartość. No dobra, ale leasing konsumencki wymaga 10% wpłaty wstępnej. No i tu za Yarisa zapłacimy więcej. Zapłacimy więcej, ale jednorazowo i tylko o 600 zł. A potem cieszysz się większym samochodem, płacąc niższą miesięczną ratę niż za jego cross. Dodatkowo otrzymujesz 1000 zł do wykorzystania na oryginalne akcesoria Toyoty i znakowanie pojazdu w cenie.